Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 5 na trybie single player wraz z modyfikacją, ponieważ dzisiaj będziemy, proszę Państwa, zatrzymywać czas. I to nie będzie coś w stylu bullet time, w sensie, że kiedy strzelamy możemy sobie na chwilę wstrzymać lub spowolnić czas tak naprawdę. Dzisiaj po prostu będziemy mogli zatrzymać cały czas i tak naprawdę jedyną rzeczą, która czy osobą, która będzie się poruszać w trakcie spowolnienia czasu będziemy po prostu my sami. Także dzisiaj popróbujemy sobie tej opcji, pobawimy się właśnie na tej opcji, pobawimy się dzięki tej modyfikacji. A na początek oczywiście chciałbym jeszcze przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz załączyć powiadomienia, co by to mieć po prostu powiadomienia, bo jak ostatnio mogliście zauważyć, no te filmy czasem się nie wyświetlają albo po prostu tych powiadomień możecie nie otrzymywać, chociaż macie zaznaczony ten guzik, ten dzwonek, tak na dobrą sprawę. Dobra, my sobie zjedziemy Batim jak najszybciej stąd. Mam też nadzieję, że dzisiaj nie będzie już żadnych takich ścinek na nagraniu. Właśnie nie wiem, o co chodziło ostatnio z tymi ścinkami. Mam nadzieję także, że dzisiaj ich już nie będzie. Okej, proszę Państwa, czyli jeżeli chodzi o opcję zatrzymywanie czasu, niestety z tego co już zauważyłem, ta modyfikacja jest dosyć no, crashująca grę, także co jakiś czas pewnie mi skraszuje giereczkę i pewnie będę musiał włączyć ją od początku, także cięć tutaj może troszeczkę być. W tej modyfikacji możemy klawiszem X, bo to jest dosyć mała modyfikacja, którą bardzo szybko można i łatwo zainstalować. Klawiszem X spowalniamy czas, dzieje się coś takiego jak widzicie w tym momencie. Wszystko oprócz nas samych zostało zatrzymane. Ja na pojeździe też się nie mogę poruszać, tym pojazdem nie mogę się poruszać. Jak widzicie, ludzie próbują, ale też nie mogą. Właśnie przez to zatrzymywanie czasu niestety gra się, tak jak powiedziałem przed chwilą, crashuje. Mam nadzieję też, że nie będzie takich właśnie ścinek, tak jak przed chwilą mówiłem. Aczkolwiek widzę, że mogą być przycinki spowodowane właśnie tą modyfikacją. Już nie OBS-em, a samą modyfikacją, bo ostatnio to były związane z OBS-em. Niestety też był mega zawirowany ostatni weekend, także trudno było cokolwiek tutaj zrobić. Jeszcze tak jak też wspominałem chyba na wczorajszym materiale czy gdzieś, że no prądu nie miałem pół dnia na przykład. Także też to co chciałem zrobić lepiej, to musiałem wrzucić na szybko. Także nie wyszło tak jak chciałem do końca. Jeszcze z takich informacji na początek chciałbym powiedzieć, albo raczej zapytać się Was, co sądzicie o tej modyfikacji 5M, która pozwala teoretycznie na grę, tak jakby w multiplayer GTA na modyfikacjach, czy jakieś takie tryby jakby RP na multiplayerze, niby na multiplayerze. Także co o tym sądzicie, czy graliście, jeżeli graliście to co polecacie, czy jak to dokładnie wygląda, jeżeli ktoś by wiedział to śmiało piszcie właśnie w komentarzach pod filmem. Okej, jak można byłoby wykorzystać na przykład spowolnienie czasu? Dlaczego wziąłem motocykl? Dlatego, że myślałem, że mogę wyskoczyć, spróbować zrobić jakiegoś stunta na motocyklu, zatrzymać czas i na przykład wyskoczyć z motocykla i coś zrobić. Tylko szukam czegoś, jakiegoś dogodnego punktu, bo coś takiego, okej, no mogę się zatrzymać, możemy pooglądać w tym momencie jak to wygląda, aczkolwiek wiele w tej kwestii mi to nie da. Jeżeli macie też pomysły jakieś swoje, których na przykład tutaj nie wykorzystam, na właśnie wykorzystanie tej modyfikacji w GTA 5, to śmiało możecie też pisać. Dobra, no to niezły wyskok, tak, to jeszcze zatrzymałem czas i zatrzymałem tak czas, że tak naprawdę nic się nie stało. Oprócz tego, że spadł, dziwnym trafem spadł tamten murek niebieski, okej, nieważne. Ogólnie też, jeżeli chodzi o ten weekend, tak opowiadając tutaj, bo chcę troszeczkę poopowiadać, żeby nie było, to graliśmy ten turniej, kto mógł zauważyć na fanpage'u, to też o tym pisaliśmy, że dostaliśmy się do drugiej rundy kwalifikacyjnej na EM Oakland w PUBG'u, PUBG, czyli w Players Unknowns Battlegrounds, ok, Player Unknowns, tak, czy Players Unknown, Player Unknowns, dobra, tak chyba.
Battlegrounds, także całkiem nieźle, jak na taką sklejkę, jaką sobie zrobiliśmy, na szybko nam poszło. No w drugim już, tak jakby w drugiej rundzie nie poszło nam aż tak dobrze, aczkolwiek zajęliśmy 12 na 20 miejsc w naszej grupie. Z pierwszej rundy z naszej grupy nie wyszedł nikt kompletnie do kolejnej rundy, a drugie miejsce ci, którzy zajmowali w pierwszej rundzie z nami w grupie i trafili na nas w drugiej rundzie, no byli za nami, powiem tak. Także całkiem nieźle, jak na to, że na przykład z nami w grupie były już od pierwszej rundy płatne teamy, takie jak Team Dignitas, które na przykład w ogóle nie przeszły, także całkiem nieźle to, to wyszło. Okej, spoko, można w ten sposób zamrozić czas, dobra. Teraz drugim sposobem na wykorzystanie tego zamrożenia czasu, myślałem, byłoby na przykład skorzystanie oczywiście z broni. Z czego by tu postrzelać? Z tej broni na przykład. Przy czym tak, mamy na przykład to spowolnienie czasu u Michaela. Działa ono w ten sposób, także możemy postrzelać, ale widzicie, na przykład pojazdy na nas mogą ruszyć, przez co możemy zostać trafieni. No, takie spowolnienie czasu, okej. Ale teraz patrzcie na opcję pod klawiszem X, czyli proszę bardzo, czas się zatrzymał całkowicie. Jestem w stanie tak postrzelać sobie, pyk, 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 tutaj proszę bardzo, do tego, tutaj już nie ma, do tego gościa, tutaj sobie postrzelę i tam nikogo nie ma, o co chodzi, pytam, czemu nikt, aha, bo może wcześniej strzeliłem, no także proszę bardzo, później te wszystkie samochody się rozjeżdżają, nie ma nikogo, kto jest w stanie mnie powstrzymać. Okej, no dobra, wywal go, Michael, dziękuję bardzo. Czekamy teraz na policję, co by tutaj powalczyć jeszcze z policją. Ja oczywiście sobie nie wrzuciłem w tym momencie nieśmiertelności, także ja jestem jak najbardziej możliwy do załatwienia, do zabicia. A proszę bardzo, no chodźcie tutaj, panowie policjanci. Chodźcie, czekam na panów policjantów. Czy panowie policjanci mają jakąkolwiek szansę, kiedy no włączam spowolnienie czasu? No nie mają jak najmniejszych szansy po prostu, no proszę bardzo. Fajnie to działa z tego, co też już przetestowałem, z helikopterami na przykład. Tylko właśnie trzeba poczekać, aż jakiś helikopter tutaj się zbliży. I teraz patrzcie na to, jak to genialnie wygląda na frizie. Możemy sobie wziąć na przykład snajperkę, proszę państwa, pyk, snajpereczka san. I teraz tak, pyk ten pan. Czekajcie, tutaj o w nogę mogę mu strzelić. Chociaż nie w nogę, dobra, teraz strzeliłem w nogę i jeszcze raz w nogę. Ale możemy strzelić, o fakt, nie trafiłem. Jak nie trafiam? God no. Pyk, okej, tutaj, raz, drugi. I teraz patrzcie na helikopter. Co się dzieje z helikopterem? Ej, to jest genialne. Właśnie to jest fajne, dla takich o scenek warto takie spowolnienie czasu, nie spowolnienie czasu, właśnie zatrzymanie całkowite czasu ogarnąć. Także pyk, dzień dobry, panowie, no, spadli sobie, okej. O, zatrzymaliśmy czas, pyk, teraz tutaj, pyk. Okej, o, to jeżeli chodzi jeszcze o zatrzymanie czasu, tak sobie pomyślałem, że możemy też, rozmawiając o tym przy okazji, to powiem tak, kiedyś oglądałem sobie jakiś film, bo wiadomo, tematyka zatrzymania czasu też była dosyć powszechna swojego czasu. I zawsze myślałem o tym, co by było, gdyby mieć urządzenie do zatrzymywania czasu, proszę państwa. Możecie też w komentarzach śmiało napisać swoje jakieś, nie teorie, co bardziej może pomysły na to, co byście, chociaż może niektórych pomysłów wolałbym nie znać, tak teraz sobie uświadomiłem. Aczkolwiek jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, co by można było zrobić, czy jak takie urządzenie mogłoby wyglądać, jak wy byście je wykorzystali do zatrzymania czasu. Ja myślałem na przykład o czymś takim, że taki na przykład zegarek, nie, bo to nie może być nic, to nie mogłoby nic być takiego, co by, wiecie, rzucało się w oczy, co by na przykład nas jakiś rząd nie dorwał, czy coś. Jezu, tam helikoptery się rozbijają na górze. God damn, co się dzieje? Czekajcie. Pyk, ciekawy w ogóle jak na tym, jak będzie to F1 działała. Jak będzie w ogóle F1 działała na spowolnienie czasu, skoro spowolniłem ten czas. W sensie, zatrzymałem go nawet. Tak na dobrą sprawę. Bum. No dobra, ten pan to już opada tutaj. Teraz tutaj, poproszę, dziękuję bardzo. Okej, helikopter w ogniu. No, także jeżeli o to chodzi,
Jak w czym można byłoby to urządzenie zmieścić? Ja zawsze myślałem o czymś takim jak zegarek. Zegarek to chyba też zresztą w jakimś filmie było, że był zegarek zatrzymujący czas. Także to byłaby całkiem niezła opcja. Oczywiście w tym momencie, jako że wiele osób pewnie już zegarka tak może nie nosi, to może coś w rodzaju właśnie aplikacji na telefon. I to było ciekawe, nie? Czyli macie taki prosty przykład. Macie jakiś nagle niezapowiedziany sprawdzian w szkole, nie? Coś takiego. Niezapowiedziany sprawdzian w szkole, nie nauczyliście się, wiecie, że będzie lipa po prostu. Później co, no wywiadówka, jedyneczka, jakaś ze sprawdzianu niezapowiedzianego, no jak to? Mamo, no nie wiem, no był niezapowiedziany. No to co, załączacie sobie aplikację, jesteście w stanie, no to po najmniejszej linii oporu oczywiście sprawdzić na przykład jakie są pytania i znaleźć do tego odpowiedzi. Ale możecie po prostu, tak wiecie, czytacie pytania, możecie zatrzymać czas, możecie przeczytać sobie rozdział na przykład, doszkolić się wtedy i dopiero wtedy odpowiadać na dane pytania. No to by było całkiem niezłe użycie czegoś takiego. Ja już nie chcę tutaj jakichś negatywnych rzeczy o używaniu tego wspominać, bo takie pewnie niektórym też do głowy przyjdą. Aczkolwiek, no jeżeli chodzi o takie, no to by było niezłe całkiem. I wtedy przynajmniej nie można byłoby też jakoś powiedzieć, że to jest jakieś mega oszukiwanie. Bo może lekkie oszustwo to by było przez to chociażby, że wiecie, że no zatrzymaliście czas i powinniście się codziennie uczyć, ale no wiedzę byście nabyli. Bo chodzi o to, tak jak ja powiedziałem, na zasadzie takiej, że zatrzymujecie czas i czytacie dany rozdział, bo wtedy jednak zostaje wam to w głowie. Nie tak szukanie odpowiedzi po prostu pod dane pytanie, tyle co doszukiwanie się samemu odpowiedzi poprzez przeczytanie rozdziału, którego nie można było, czy tam nie chcieliście wcześniej czytać. Także to było całkiem okej. Ej, te helikoptery są chyba najgenialniejszą rzeczą. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Jak taki helikopter, po prostu zatrzymany w akcji. Nie wie, gościu nie wie, co mu się stało właśnie w tym momencie. Okej. A w sporcie to też by było niezłe. Czekajcie, co zrobią te helki. Patrzcie, jak poleciały od razu. Heleczki, helunie. Dobra, strzelimy mu w kolano, tak jak w Skyrimie. Temu na przykład ostrzelimy palec. Okej. Dobra, temu panu trzeba tu strzelić, temu tutaj. O Jezu, coś wybuchło za mną, pyk. Temu jeszcze jeden strzał taki ostrzegawczy w drugie kolano. Zobaczymy, co się stanie. A ten gościu to jest jakiś uparty, naprawdę. Dobra, pyk, pyk. Dzieci, oczywiście nie róbcie tego w domu. Nie działa takie, tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie czasu. Żeby ktoś sobie nie myślał. Także oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to śmiało możecie pisać. Chętnie je przejrzę. Także okej. Dobra, ciekawe jakby to wyglądało właśnie w locie. Ja bym chciał zobaczyć, jakby to w locie wyglądało. To musiałbym zrobić tak. A w ogóle ja jadę z policjantem tutaj za plecami. No nieźle. Dobra, gościu, pyk, strzał. Dobra, w razie czego. Okej, gościa wywaliło od razu. Ktoś jeszcze do mnie strzela, nie wiem kto za bardzo. Dobra, tego pana tutaj trzeba zgarnąć. To był oczywiście tajny. Z tajnego syndykatu gościu pochodził. Także trzeba było go szybko wyeliminować. Nie weather options, nie to! Vehicle options, spawner. Helikopter potrzebuje po prostu. Szybki helikopter, żeby stąd uciec. Buzard byłby niezły całkiem. Okej, okay. Ej, to jest niezłe. To jest niezłe, to mi się podoba. Takie zastosowanie, powiedzmy. I teraz tak, namierzyć i X. Okej, okay, bo my się za bardzo nie poruszamy, ale strzelać chyba. A, bo to jest zły Jezu, ja mam złego buzarda, no tak. Dobra, możemy przynajmniej taranować tym buzardem. Jesus, ja wziąłem buzarda z tego względu, że myślałem, że będę miał rakietki i ten, i tego machine guna. Zapomniałem, że to nie ten buzard, że to trzeba tego drugiego wziąć, buzardzika. Dobra, to my wylądujemy sobie na spokojnie. Co by nas tutaj nikt nie pokonał w tym momencie. I teraz tak, jeszcze raz. Vehicle option, vehicle spawner jest na górze. Helikopter, buzard, ale ja chcę buzarda właśnie tego atakującego, no god damn. Chyba że savage'a wezmę po prostu. Dobra, to też brzmi jak plan, wzięcie savage'a, nie? Tak mi się wydaje, że to też brzmi jak plan, ludzie. No nie, ja się rozbiję zaraz tym.
God damn. Dobra, składamy. I teraz tak, poproszę jakiś helikopter tutaj, który chce ze mną powalczyć. Zobaczę, jak rakiety na tym spowolnieniu czasu wyglądają. Właśnie, bo jeszcze rakiet nie używałem. Gdzie są helikoptery policyjne? Gdzie jest policja? Ja się pytam. O, czekajcie, oni są pode mną czy nade mną? Pode mną, okej. I teraz tak, zatrzymujemy czas. Ale rakieta chyba poszła? O fuck! Została tak jakby... Wystrzeliłem rakietę i wybuchła na mnie. Okej. Okej. Ale patrzcie, patrzcie, jak to wygląda teraz, ten wybuch. Idealnie możemy sobie go obejrzeć. Dobra, pyk. Czyli teraz powinno wybuchnąć gdzieś z tyłu za tym helikopterem, tak mi się wydaje, dokładnie. Zatrzymaliśmy na chwilę czas. Patrzcie, wybuch będzie za. Okej, dobra, złapaliśmy idealnie. Dobra. A jak z karabinu maszynowego, jak zatrzymam to... O, patrzcie, wiązka z karabinu idzie. Wiązka z karabinu idzie, także możemy to spróbować jeszcze, zatrzymać czas i to zrobić. Okej. Dobra, gdzie są jacyś przeciwnicy? Tu są przeciwnicy. I teraz tak. Czekajcie. Muszę wymierzyć. Oh damn! Ej, to będzie niezłe. To w ten sposób można zatrzymywać czas. Dobra, proszę państwa. Pierwsze spowolnienie programu. Program Grand Theft Auto 5 przestał działać, także widzimy się już za momencik. Jeszcze przetestujemy sobie, myślę, właśnie jakieś rakietki czy coś w tym guście. Także widzimy się za chwilę. Okej, proszę państwa, jestem już gotowy do drugiej rundy. Także zostało nam jeszcze w naszym dzisiejszym teście modyfikacji, która pozwala zamrozić czas całkowicie, prawie. Całkowicie w sumie, bo tak na dobrą sprawę, no nas nie zamraża, więc to jest prawie całkowite zamrożenie czasu. No chyba, że zamrażamy czas, mówimy, że całkowicie zamraża czas, a oprócz nas samych, także okej, dobra. I tak, ostatnią fazą testu, myślę, będzie faza wyrzutni rakiet, także tego, co wziąłem do łapy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, gra crashuje, przez co musiałem ją ponownie uruchamiać. Trochę to zajęło i niestety gra też nie działa wtedy aż tak stabilnie, jak powinna. Ale okej, dobra, zobaczmy, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo tak, możemy sobie zatrzymać czas. Jak to będzie odejdźmy od tego może lepiej. Dokładnie tak, no chyba wiem, żeby już nie zatrzymywać, chyba że zrobimy tak. Czekajcie, zrobimy tak. Zatrzymamy czas i teraz, o, możemy popodziwiać rakietę, która dopiero, no, zniszczyła się po jakimś czasie. Ale to jest też trochę głupie, że te rakiety wybuchają czasowo, a nie dopiero po dotknięciu. Wydaje mi się, że ta rakieta akurat, nie, ta szpica taka czerwona, jak widzicie, ten czubek rakiety, wyrzutni rakiet, jest po to zrobiony, że podczas naciśnięcia w coś, czyli jak uderzy tym szpicem, to wtedy nachodzi po prostu eksplozja, tak? Dochodzi do po prostu uruchomienia tego ładunku, który jest w środku. I to w ten sposób działa. Wydaje mi się, że chyba te rakiety nie działają tak, że po prostu w czasie wybuchają, no. Okej, proszę państwa, no i muszę wam powiedzieć, że tak, to jest właśnie kolejny moment, w którym gra mi skraszowała. Także jako, że uznaję zasadę do 3 razy sztuka, uruchomię tę grę jeszcze raz ponownie i pobawimy się jeszcze na jeden sposób po prostu. Aczkolwiek chyba wyrzutnie rakiet sobie w tym momencie odpuszczę, no bo chyba właśnie ona bardzo tutaj przeszkadza tej modyfikacji, także widzimy się już ponownie po raz ostatni za momencik. Okej, proszę państwa, tak jak powiedziałem, do 3 razy sztuka, także miejmy nadzieję, że tym razem jeszcze uda nam się dokończyć testowanie tej modyfikacji. No niestety, crashuje ona dosyć mocno, to jest już mój 4. crash na dobrą sprawę, ale załóżmy, że na odcinku były do tej pory tylko 2. Także okej, no kolejna tutaj stylowa naszego Michaela ulubionego. Także spróbujemy po prostu wezwać może nie wojsko tyle, co my polecimy na wojsko, popróbować tamte modyfikacje. Ja wiem, że po prostu dużo osób lubi też przygody na forcie Zancudo, także tam właśnie sobie wpadniemy. Tym bardziej włączę sobie, bo tam na pewno będzie mi to potrzebne, włączę sobie już jednak nieśmiertelność.
I tam popróbujemy po prostu powalczyć wraz z całym fortem Zancudo. Także okej, dla wszystkich zwolenników i miłośników fortu Zancudo, proszę bardzo, końcówka tego dzisiejszego odcinka z Freezem. Z modyfikacją oczywiście na freeze time, czyli na zatrzymanie czasu. No okej. Widzieliście, co tam się działo? Właśnie z przodu? Tak jakby ta klapa się otwierała, czy ten hangar. Fort Zancudo A1 hangar się otwierał właśnie przed nami. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, panowie, no ja wiem, że jesteście tutaj skłonni mnie strzelać, no ale no może przestańcie na chwilę. 3, 2, 1, przestańcie. Dziękuję. Także pyk, pyk. Kto tutaj? Pyk, pyk. Tam mam nadzieję, że nie wsiadasz do tego samolotu. Pyk, kolejny. Pyk tutaj, żeby nie było. Dobra. Chyba wszyscy naokoło dostali, oberwali. Dobra, tego to możemy naturalnie, normalnie zdjąć. Teraz tak, kolejni. Panowie, wszyscy tutaj po kolei. Pyk, pyk. Ciekawe, jak samochód wybuchnie podczas strzelania. Czy coś? Ej, nie wybuchł! Kurde, dostał całą serię z minigana i nie wybuchł. No to dziwne troszeczkę, ale okej. Może jednak ogarnę trochę ten wybuch. Teraz tak, tutaj kolejny ziomuś. Kolejny idzie z tej mańki, tam jeszcze ktoś jest. Dobra, chyba wszyscy, którzy do mnie szli. Okej, zostawmy ich sobie samym. Ja bym jeszcze jedną rzecz chciał spróbować. Czy da radę wyskoczyć z samolotu? Zatrzymać czas i na przykład jakby dało radę tak. Jezu, to wyglądało, jakby samolot spadał, Jesus. Oh my fucking god, ej, tam samolot spadał. Czekajcie, bo on mi rozwali zaraz ten czołg. Ja pierdzielę. Nie udało się. No czołgu, zostaw mnie na chwilę. Ja chcę samolotem polecieć. Czekajcie, bo mnie czołg denerwuje. Never Wanted, zacinające się Never Wanted na Forcie Zancudo. Oczywiście tak tutaj kończąc powolutku ten odcinek, chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Na tematy najlepiej odpowiadać, o które się pytam w trakcie odcinka. No, oraz możecie zostawić też włączony przycisk. Jezu! On może do mnie strzelać w ten sposób. Patrzcie, gościu może dalej do mnie strzelać na zatrzymanym czasie. Chociaż nie, ja nie zatrzymałem czasu, po prostu. Okej, dobra, ja nie zatrzymałem czasu, tylko po prostu gościu może strzelać. No, można włączyć tego, boże, zawsze zapominam. Dzwonek! O, dobra. Że trzeba go tam kliknąć jakoś tak, żeby zawsze przychodziły powiadomienia. Na przykład, jeżeli chcecie te filmy widzieć, a nie później piszecie: Hogaty, ale mi nie przychodzą w ogóle powiadomienia o twoich filmach. Jezu, tego gościa zaraz zabiję, no strzela do mnie i strzela z tej wyrzutni rakiet. No weź się ogarnij, ziomek. No, to jego ostatnia rakieta poszła w kosmos. No, dobra, jeszcze raz. Gościu się nie może ogarnąć, ja tu chcę samolot. Zaraz się chyba zdenerwuję. Jaki samolot weźmiemy? Może hydrę? O, włączyć hydrą, patrzcie. Podlecieć hydrą w ten sposób. No nie strzelaj! Daj se z siana, gościu. Cokolwiek to nie robi. Dobra, możemy zrobić coś w stylu tak. I teraz na przykład zatrzymać czas. I ej, możemy tak zrobić. Ej, patrzcie na to, jaka kampa. Ej, to jest dobre. Ej, to wygląda genialnie w tym momencie. To wygląda epicko. Ja pierdzielę, dobra, tego nie mogę zrobić. A, bo tutaj to zostaje, no tak. Dostaliśmy trochę strzałów. Ej, to jest fajne. To jest świetne w tym momencie. Zatrzymaliśmy sobie samolot, wyskoczyliśmy z niego i sobie po nim chodzimy na zatrzymanym czasie. Ej, to wygląda fajnie po prostu. Dobra, i co teraz? Możemy, jak uruchomię czas, to zaczniemy powolutku spadać. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Uruchom czas. A, no tak, no nie będziemy mogli spadać na spadochronie też. God damn. No, 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 no. Ej, dobra, nie zniszczył się. Nie zniszczyła się ta hydra. Ej, to było dobre, to mi się też podobało. Dobra, ludzie, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Ja bym sobie jeszcze chętnie parę rzeczy potestował, ale jak widzicie, nie jest to za bardzo stabilna modyfikacja.
przez co nie możemy zrobić kompletnie wszystkiego. A co do najważniejszego pytania, to najważniejszym pytaniem w tym odcinku tak naprawdę było o tej modyfikacji 5M, bo zastanawiałem się, czy może się z nią po prostu nie pobawić, nie zaprzyjaźnić z tym 5M i po prostu wam czegoś z tego nie nagrać. Ale to tylko jeżeli byście po prostu chcieli, jeżeli dałoby radę to jakoś w miarę normalnie ogarnąć. Także ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!